Cześć maestro, witam Cię ponownie, to znowu ja, Sebastian. Taki troszeczkę inny film, troszeczkę w innej roli. Dzisiaj pobawię się troszeczkę w Panią Gadżet, w Pana Gadżet może. I chcę Wam troszeczkę opowiedzieć, pokazać asortyment Edmy, jaki posiadamy w naszej sprzedaży, ponieważ nie wszyscy wiecie o tym, że po pierwsze mamy taki asortyment, a po drugie co w tym asortymencie mniej więcej się znajduje. Oczywiście to, co mam na tym stole, to nie jest wszystko, co Edma posiada w swojej ofercie. Jest tego dużo, dużo więcej. Ale postanowiłem wybrać takie najbardziej chodliwe, najbardziej popularne, najczęściej sprzedawane produkty i produkty, o które najczęściej pytacie. Raz wiecie, raz nie wiecie, że to mamy. No i do sedna. Chciałbym może rozpocząć od takich drobniejszych rzeczy. Mianowicie, że Edma posiada fajną taką szpachelkę elastyczną z tworzywa sztucznego i to ludzie różnie myślą, do czego ona służy. Jedni mówią, że do czyszczenia wiaderek, do czyszczenia zbiorników. Oczywiście, czemu nie? Można ją do tego typu zadań zastosować, ale tak naprawdę jest to szpachelka elastyczna do wyciągania narożników. Czyli w momencie, kiedy dociągniemy w narożniku tą szpachelkę i przyciśniemy mocno w zgrubieniu, bardzo ładnie wychodzą nam idealnie równe narożniki. Drugą taką fajną szpachelką, którą posiada Edma w ofercie, to tak od niedawna żeśmy ją ściągnęli i cieszy się dosyć dużym powodzeniem na naszych sklepach, jest taka, bym powiedział, nietypowa księżycówka. Też super szpacheleczka, gdzie naprawdę no, troszeczkę ekwilibrystyczny kształt pozwala na jej takie nietypowe zastosowania. Też serdecznie to polecam. Jeżeli oczywiście kupujemy szpachelki, no to również taką nieodzowną rzeczą do szpachelek jest taka właśnie kuweta. Niby plastikowa, niby z tworzywa, ale bardzo fajne jest to, że można tutaj włożyć sobie rękę od spodu i tą kuwetę już mamy, możemy sobie fajnie trzymać. I w tym momencie, jeżeli mamy szpachelkę, załóżmy tą księżycówkę sobie weźmiemy. Bardzo łatwo jest tutaj manewrować, ewentualnie łatwo jest ją wyczyścić, dlatego że ona posiada taki metalowy rancik, o który możemy sobie tą szpachlę ładnie przeczyścić, ewentualnie materiał jeszcze w tej kuwecie wymieszać. Jak już mamy szpachelkę, mamy kuwetę, no wiadomo, nie mamy gdzie jej odłożyć czasami, a potrzebujemy ją odłożyć, wówczas takim bardzo fajnym elementem, znowu coś nowego, tego już no, w sumie wcześniej nie sprowadzaliśmy, jest taki wieszak, który możemy sobie powiesić czy na drabinie, czy na innym elemencie, ale również możemy sobie powiesić tutaj generalnie na pasku i na tym pasku możemy sobie powiesić kuwetę. Wówczas nie musimy trzymać jej w ręku i cały czas mamy ją przy sobie. Czy tu, czy gdzieś z boku bardziej. Ostatnio szczerze zainicjował nas tym pomysłem Mateusz Powrózek i dzięki niemu sprowadziliśmy ten dosyć funkcjonalny gadżet do naszej oferty. Jest on już w tej chwili w ciągłej sprzedaży. Kolejną rzeczą, która pomaga na pewno przy szpachlowaniu, przy gładzeniu, przy łataniu dziur, o, jest to element, który jest dobrze znany, taka taca. Taka alternatywa być może kuwety, a na tej tacy można fajnie rozrobić materiały, które szybko gdzieś nam wiążą. Łatwo jest ją wyczyścić, łatwo jest ją wymienić to, co mamy na niej, też wymieszać materiał. Możemy wziąć oczywiście zwykłą szpachelkę, której tutaj nie mam, ale księżycówką ładnie można sobie wymieszać, zmienić strukturę tego materiału, ładnie go dopasować do naszych potrzeb. Oczywiście tu mamy rączkę, którą przykręcamy od spodu i taką fajną patelnię również posiadamy w naszej ofercie. Kolejnym elementem dosyć przydatnym, może przechodząc troszeczkę dalej, jest uchwyt. Też niedroga rzecz, ale bardzo prosty patent. Jest to uchwyt, który możemy sobie zamontować, na przykład też również założyć do paska czy o spodnie i na tym uchwycie wieszamy sobie flizelinę, ewentualnie papier do połączeń, płyt GK, czyli do spoinowania, żeby ten papier nam gdzieś nie wypadał z rąk, żeby się gdzieś nie wyturlał, nie tarzał gdzieś po podłodze, bo to jest uciążliwe, upierdliwe i wkurzające. Bardzo łatwo można sobie to zamontować. Jest blokada, blokadę możemy sobie ściągnąć. Zakładamy papier na ten uchwyt i blokujemy, żeby ten papier nam z tego uchwytu nie wypadł i sobie wyciągamy tyle, ile rzeczywiście tego papieru czy tam flizeliny będziemy potrzebowali. Kolejną rzeczą, którą Edma posiada w swojej ofercie, są to noże do przecinania płyt GK, do wycinania ewentualnie otworów w płytach GK. Te noże występują w różnych długościach, posiadają w komplecie futerał, żeby się gdzieś nie skalecić, żeby to miało swoje miejsce. Myślę, że super, super sprawa. Idealnie sprawdzają się do przycinania płyt kartonowo-gipsowych.
Kolejny element, który również już od dawna cieszy się dosyć dużym powodzeniem, jest taka prosta końcówka. Koszt tej końcówki to jest jakieś 79 zł. Wkręcana do uchwytu wiertarskiego, normalnego. I jest to końcówka, która automatycznie odcina w pewnym momencie, w zależności jak sobie ustawimy, dokręcanie wkrętów płyty GK, żeby on był schowany, a zarazem, żeby nie przekręcić przez tą płytę lub żeby też nie wystawał. Idealne mechaniczne rozwiązanie. Myślę, że również taki pierwszy etap, jeżeli mamy wkrętarkę zwykłą do płyt GK, nie mamy automatu, super sprawa. I powiem tylko tyle, że oprócz regulacji posiada również końcówkę, która jest magnetyczna, czyli wkręty, wszelkiego rodzaju pchełki i inne rzeczy, które będziemy używać, spokojnie trzymają się elegancko tego uchwytu. No i jest również bardzo mocny, bardzo ciężko jest go zjechać, nie są to jakieś takie typowe hipermarketówki. Jeżeli już mówimy o tym szpachlowaniu, wycinaniu dziur i tym podobnych, bardzo często na pewno zdarza się Wam coś takiego, że mamy płytę, która jest pęknięta, płytę, która ma jakąś dziurę, być może dziurę, którą wywierciliśmy w nieodpowiednim miejscu albo w miejscu odpowiednim, ale potem inwestor zmienił miejsce otworu, no trzeba go załatać. Oczywiście nie możemy zrobić tego sobie tak szpachlą, bo to wszystko gdzieś nam przeleci na drugą stronę i mamy takie fajne łaty o średnicy, czy tam o wymiarach 15 na 15 cm, które stosuje się po prostu po to, żeby ewentualne dziury w płytach GK załatać i żeby były naprawdę mocne, żeby to miejsce nie było narażone na to, że ten gips, który tam wsadzimy, nagle nam odpadnie. Także bardzo fajne łaty, to jest też niedroga rzecz, tam kilka złotych to kosztuje, naprawdę warto to stosować. Z tego co wiem, że jest z tym problem, dużo osób, którzy się o tym dowiadują, naprawdę są zadowoleni i często kupują te łaty, aby no, te swoje takie otwory nie wdechę, bym powiedział, załatać. Potem przechodzimy do uchwytów do przenoszenia płyt GK. Tu mamy taki uchwyt bliźniaczy, można powiedzieć dwa uchwyty dla dwóch osób, idealne do noszenia płyt, zarówno GK, jak i jakichś płyt pilśniowych i tym podobnych. Wszystko to, co wymaga noszenia przez dwie osoby, zamiast trzymać to rękoma, gdzie może nam się ta płyta wysunąć, może nam się wbić, czy jakaś dżazga z płyty pilśniowej, czy coś innego, takim uchwytem montujemy to, zakładamy go na płytę w ten sposób, on się zapiera i możemy sobie swobodnie tą płytę przenosić. Oczywiście w dwie osoby, jeden z przodu, drugi z tyłu i bardzo łatwo można te materiały przenosić. Z tego co widzę, nawet na obrazkach po dwie, trzy sztuki, jeżeli jesteśmy w stanie dźwignąć, również te uchwyty sobie z tym bez problemu poradzą. Kolejny uchwyt do przenoszenia płyt GK, to już może robić tak naprawdę jedna osoba, oczywiście nie na jakieś tam duże odległości. Można płytę GK położyć na tym uchwycie, tak? Od spodu, czyli nie musimy się tam jakoś bardzo schylać, tak, przytrzymać sobie górą i również takim uchwytem płytę GK przenosić. Fajna taka łopata, trochę wykrzywiona, ale naprawdę funkcjonalna. No i myślę, że taki podnośnik, czy taki regulator płyt, gdzie potrzebujemy czasami centymetr, pół centymetra, wymanewrować płytę, wyrównać do góry, wyrównać do brzegu. Bardzo fajny but, do którego wkładamy nogę i oczywiście za pomocą tego buta regulujemy sobie wysokość, gdzie wtedy mamy wolne ręce i możemy sobie ładnie tą płytę przyłapać. To również jest w naszej ofercie. No i na pewno tutaj akurat mam jedną taką zagniatarkę do profili, do łączenia profili GK. Profili jakichś UD-ków, CD-ków i tym podobnych, żeby nie używać pchełek i innych elementów do łączenia wkrętarek. Na pewno jest to bardzo fajne rozwiązanie, które pozwala nam na łączenie profili pod suchą zabudowę za pomocą zagniatania. Oczywiście ogranicza to koszty. Ten element akurat z tego co widzę, nawet mam z ceną, kosztuje 300 zł. Być może nie jest to tanie rozwiązanie, ale no jest to Edma, jest to wysoka półka. Na pewno europejska, jak nie światowa, także no też takie rzeczy troszeczkę więcej kosztują. Tutaj troszeczkę dalej od siebie posiada na pewno to już wszyscy macie albo znacie. Do narożników tak naprawdę roleczki z Edmy. Z tego co pamiętam, taka rolka z teleskopem, to co widać, znaczy nie z teleskopem, tylko z uchwytem, kosztuje 400 zł brutto. Tu mam akurat rolki zewnętrzne, narożników zewnętrznych, a tu mam rolki do wnętrz. Widzicie, mamy taki komplet i mówię, jeden taki kosztuje 400. Idziemy dalej. Może od tej mniejszej rzeczy zacznę. Tu mam, jak widzicie, gilotynę. Jest to gilotyna do cięcia paneli. To, co na pewno charakteryzuje gilotynę Edmy, to jest to, że można panele ciąć zarówno
zarówno wzdłuż, czy tam pod kątem 90 stopni. Mamy tutaj specjalne blokady, które możemy sobie tam ładnie wyregulować, jak również możemy ciąć je wzdłuż, jak również możemy ciąć je pod skosem. Tutaj jest taki element, który sobie wysuwamy w momencie, kiedy tniemy wzdłuż, możemy sobie go wysunąć w tamtą stronę, ale tak samo jeżeli mamy panele powyżej grubości 12 mm, również wysuwamy to troszeczkę dalej, żebyśmy tu mieli większą tolerancję cięcia, a ewentualnie przy mniej niż 12, wtedy on, ten nóż chodzi zdecydowanie ciaśniej i wtedy ten element tutaj sobie wsuwamy. Ja myślę, że tutaj mam taki kawałek płyty, może to nie jest panel, ale płyta jakaś paździerzowa za kleiną. Teraz nakręcimy kawałek filmu, gdzie pokażemy, jak ta gilotyna fajnie tnie. I co ciekawe, z tego co widziałem w cenniku, bo też mam gdzieś tutaj cennik do pomocy, kosztuje to 290 zł brutto, także nie są to jakieś oszałamiające pieniądze. Nie jest to plastikowe, jest to stabilne, metalowe, zrobione z dobrych materiałów. Ma taką generalnie tutaj miskę pod spodem, że ewentualne odpady, które wyjdą z paneli, będą nam tutaj wpadać, które możemy sobie tam potem to ładnie wysunąć. No i mamy też takiego koziołka. Koziołek sobie stawiamy obok, oczywiście, jeżeli panel jest dłuższy, podnosimy, ustawiamy na koziołku, żebyśmy mieli jednakowy poziom, żeby nam ten panel gdzieś tam nie uciekał. Myślę, że fajna rzecz. Kolejna rzecz, którą tutaj widzicie, to są szczudła firmy Edma. Porządne, naprawdę porządne szczudła, nie należą do najtańszych, bo z tego co pamiętam kosztują około 1200 zł brutto, ale jak widzicie, jedne są ustawione na wyższą wysokość, teraz wam nie powiem, czy to jest 76 cm, a drugie na niższą, jest to 46 cm. No i w takim zakresie mniej więcej te szczudła się poruszają, można je troszeczkę obniżyć, można podwyższyć, mają dosyć dużą masę dozwoloną, jeżeli chodzi o nacisk, także porządne chłopy, takie jak ja, spokojnie na takich szczudłach mogą chodzić. I to, co jest na pewno charakterystyczne dla nich, to że każda stopa generalnie, każdy element stopy pracuje osobno. Zarówno przód, jak i tył może pracować tak jakby osobno i niezależnie. Jeżeli byśmy jednym elementem nadepnęli na jakąś rurkę, to drugi element na pewno będzie stabilnie trzymał nas przy ziemi. Także bardzo fajna sprawa, szczudła porządne. Sprzedaliśmy dosyć dużo sztuk, ludzie są zadowoleni, także to nas jak najbardziej cieszy. I myślę, że taki rodzynek w tym wszystkim, a zarazem esencja, czyli podnośnik do płyt GK, który tu widzicie, jest to jeden z dwóch podnośników, które posiada w swojej ofercie Edma. Mianowicie jest to podnośnik Edma Plug 360, czyli ma podnosić na wysokość 3,60. Drugi podnośnik, który Edma posiada w swojej ofercie, to jest 4,5 metra. I to, co charakteryzuje te podnośniki, to, że podnoszenie, czyli ten taki element najbardziej newralgiczny, najtrudniejszy, może odbywać się za pomocą wkrętarki, bo oczywiście ja mogę podnosić go ręcznie, natomiast jak wiecie, jest to dosyć uciążliwe, ale mogę też, jeżeli chodzi o spuszczanie, mogę to robić bez, nie muszę robić tego ręcznie. Widzicie, takie kręcenie jest dosyć uciążliwe. Ale ja mam tutaj przygotowaną wkrętarkę, oczywiście z Festula, wkrętarka PDC. Ona ma tutaj specjalny stojak, ma specjalne ograniczenie, dzięki któremu ja tą wkrętarkę mogę montować i płytę ewentualnie do góry za pomocą tej wkrętarki podnieść. Nie ma z tym żadnego problemu. Specjalny stojak, który ma ogranicznik, że tej wkrętarki mi nie wykręci w rękach, ani nie będę musiał z nią w żaden sposób walczyć, bo mam to automatycznie zablokowane. To, co jest jeszcze fajne w tym podnośniku, i ludzie się pytają, dlaczego one są takie drogie, to że jeżeli tutaj pęknie linka, to ta płyta mi nie spadnie na głowę. Dopóki ja nie zwolnię blokady jednej lub drugiej, to mi ta płyta nie spadnie na głowę, nie przytnie mi palców, tak jak to jest w tanich podnośnikach. Akurat ten podnośnik jest dosyć lekki, jest dosyć stabilny, jest na trójnogu, możecie teraz tego nie widzicie, ale może nam się uda to pokazać na zbliżeniu, na zdjęciach. I oczywiście on również pracuje na skosach. Najniżej, jak można montować płytę, to jest jakieś do skosu od pionu 80 cm, 80-85 cm. To jest taki najniższy poziom, dzięki temu podnośnikowi, który możemy zamontować przy podłodze. Oczywiście być może tam zasadność stosowania podnośnika nie jest jakoś tam oszałamiająca i najważniejsza, ale jest taka możliwość, bo wiem, że są takie pytania, ludzie o to pytają,
Także tak to dokładnie wygląda. Mam nadzieję, że Was zainteresowałem tym nowym asortymentem, może nie tak bardzo nowym, ale asortymentem firmy Edma. Zapraszam do naszych sklepów, do naszych oddziałów w Poznaniu, Tychach, Wrocławiu i Obornikach Śląskich. Tam te akcesoria się znajdują. Jeżeli nie ma, możecie zamówić to przez mójformularz.pl. Wybierając sobie dowolny asortyment, możecie złożyć zapytanie przez mójformularz.pl, możecie do nas zadzwonić, możecie zadzwonić do mnie, można napisać przez Messengera, przez Facebooka. Generalnie tych kroków, przez które możecie z nami się łączyć, jest naprawdę bardzo wiele ścieżek, które do nas docierają. Także zapraszam serdecznie i pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.